Cześć, witam wszystkich, oto w kolejnym odcinku zagrajmy w The Binding of Isaac. Na sam początek chciałem pokazać fanarty, o których zapomniałem w poprzednim odcinku. Ten odcinek, który był w niedzielę. Pierwszy jest od Olafa Kwasta. Dobrze, że znalazł szczęście wiśni, nie rodzynę wiśni, bo jakby znalazł... Nie będę kończył swojego toku myślowego, po prostu pokażę drugiego fanarta. Drugi fanart jest od Amino. Fajna i bardzo fajna cenzura profesjonalna. Wiadomo, bo inaczej musimy dać ograniczenia wiekowe. I no i cóż, jeszcze mamy Sida od Mateusza Skrobackiego. Tylko że pisałem, że to jest chyba Isaaczkiem na normalu. Jednak ja na normalu kompletnie nie gram, więc próbuję takim Sidem pograć sobie tutaj. Weź ty cholero, co jest? Dobra. Nie wiem co jest, ale czasem mi się coś zacina. Ten start jest zajebisty. No i wszystkich ciachamy po... na strzała. Wracamy tutaj The Devil, jeszcze zwiększenie sobie obrażeń. Zadanie obrażeń. Ogólnie bardzo spoko, co? Dobra. Range up. Widzę, że niektórzy pokrali moje szczęście do pewnego stopnia, ale uważajcie, mojego całego szczęścia nie da się zaimplementować innym ludziom. To działa tylko na rodzynie i wiśnie. Zapamiętajcie co to, moi drodzy widzowie. A póki co ciśniemy na bossa. W sumie lajcik. Teraz bym sobie zostawię na coś faktycznie trudniejszego, bardziej przewalonego. Trzeba uważać, żeby Devil Roomy tutaj nie stracić, bo tutaj mam uwagi, że właśnie w Devil Roomach... O tak! Dobra, ci się sobie dalej. Kurde, miałem nagrywać dzisiaj pytanie i odpowiedzi, ale mam trochę problemów zdrowotnych i... W sensie po prostu nie będę wiał bawełnę, mam po prostu chore nogi i trochę mi to utrudnia nagrywanie i będę jeszcze dzisiaj zajęty, ale jutro już usiądę i już w końcu to nagram. Pieprzę to. Już samo naprowadzające się łzy. Okej, spoko. Rzadko kiedy mam okazję grać z samo naprowadzającymi się łzami. Ja się bardzo z tego powodu cieszę. I jutro po prostu usiądę i se już w końcu nagram, bo to już miesiąc czekacie na ten pytania i odpowiedzi. Kurde, Devil Room. Pierdzielony. Takie możliwe, że teraz combo sobie podsułem. Mocniejszy. Okej. Mega spoko, zajebiście. Speed down. No i nie ma Devil Roomu. Całkiem możliwe, że teraz mogę poprzeć po prostu combo. Do Pabelada. Dobra, lecimy dalej. Mamy nadzieję, że może jednak uda się stworzyć. Bo tutaj pisałeś, że nóż, brimstone, succubus, incubus i w ogóle opeszczały. Teraz może pójść zupełnie innym totokiem. To jest tak jak rozwija się naszego wojownika, czy tam maga i tak dalej. No i teraz mam co harta, co? W grach RPG, tak? Wybierz odpowiednią ścieżkę, by jak najlepiej rozwinąć swojego wojownika. Okej. Sweet Suffering Gimpy. Oczywiście, że biorę. Zawsze lubiłem Gimpiego. Ja pieprzę. Ja grać nie umiem dzisiaj. Jestem tak rozkojarzony. Tak gdy Devil Roomy potraciłem. No dobra, trudno, lecimy dalej. Być może się uda. Nie zapominajmy, że możemy zrobić kilka małych chwytów, żeby
Żeby jednak coś tam ugrać. Dobra. Okej. Kolejny klucz, bardzo fajnie. No ja jebie, nie lubię ich. Strasznie ich nie lubię. Dobra. O, co tutaj? Pierdzielony gnoju. To teraz idziemy tutaj i kurde, to nie tędy droga, co? Nie wiedziałem, za tymi gnojami może polecić pocisk. Okej, weź go dobij, bo to jest tak... Dobra, bomba za bombę i klucz. Myślę, że totalnie worth it, ale jakby byłby tam sam klucz, to myślę, że i tak byłoby bardzo, bardzo warto. Marnować klucz, czy nie marnować? Oczywiście, że zmarnujemy. Rozwalimy go. Piątak. Two of clubs. Okej, niech i będzie. Chociaż itemy tam w sklepie były naprawdę zacne. Przynajmniej range upów nałapaliśmy od cholery. To jest naprawdę bardzo spoczy. No tutaj jest co? Dobra. A, żeż wygnoje co? Dobra. Zajebiście. Dobra, idziemy sobie teraz w prawą stronę. Tutaj nie ma nic. No i teraz serwusze to ja nie tracę, co? Jak ja to robię, to ja po prostu ja nie wiem. Dobra. Kurde! Pierdzielone. Przepraszam ci, autorze tego seeda, ale zjebałem combo. Zjebałem. Wybacz mi. Napisz, czy mi wybaczasz. Potem. Być może mi nigdy nie wybaczysz. Znaczy, jak tak czytałem, co tam były za itemy. Naprawdę. A szkoda. Dobra. Dobra, dobra, dobra. Ty gnoju. Dobra. Bierzemy. Oj, ale teraz muszę wejść w Wild Roomy. Te DD Wild Roomy będą dobre. Niestety tutaj już na arenę nie wejdę. Nie ma możliwości. Szkoda. Kurde. Dobra. Dobra, zajebiście. Bierzemy to. To. Bym otworzył tę skrzynię. Jak Cricket by mi wyleciał, to zawsze worth it. Niestety nie mam wystarczającej ilości bomb, by tego dokonać. Niestety. No ale tak ten Magic Mushroom z comic shotami to naprawdę bardzo daje radę. I to jak? Dobra, lecimy sobie tutaj. Dobra, ciśniemy, ciśniemy, ciśniemy! Iść potworamy. Dobra. Mongo friend. I believe. Ja uwielbiam ten. Po prostu ubóstwiam. To zawsze biorę w ciemno. Okej, więcej kluczy? Wyrzućmy to. Bierzemy sobie ten trinket. 3 monety i podwójny klucz. Okej, bardzo spoko. Dobra, szanse na David Room zwiększać nie potrzebuję. Okej, kolejny 11 klucz. Dobra, ciśniemy sobie na dół.
Ajajaj. Dobra, czy coś tutaj będzie? Czy coś będzie? Oczywiście, że będzie. Rozwalamy, jakbym się tym miał trafić pod mushroom. Teraz chyba się bym przygarnął. Pretty fly, zajebiście. Lepsza osłona. Okej. Okay. No, przed nimi taka osłona mi się nie przyda. Pretty fly. Dobra, jeden padł. Chodź tutaj gnoju. Kurde, tak szczerze, niektórzy narzekają, że dużo tego Isaaca, niektórzy po prostu się cieszą tutaj na kanale, że nagrywam tego Isaaca mimo wszystko. Ja się przede wszystkim bardzo cenię w to Isaacu, że twórcy tak bardzo mocno pomyśleli o tych itemach, o tych kombosach i tak dalej, że mimo, że mam grę na 1001%, mam dosłownie ją na każdy achievement zrobiony, to i tak w tej grze są kombosy, o których sam jeszcze do końca nie jestem świadom i grając po prostu dalej w tego Isaaca, mimo że odblokowałem wszystko i tak dalej, wciąż jestem w stanie znaleźć coś nowego w tej grze, coś czego nie byłem świadom. I dlatego tak przy tej grze trwam. Na przykład przy Gothicu było to tak, że cały czas powstawały nowe mody, nowa historia i tak dalej, które mnie po prostu lubiały, po prostu miało mnie to jakoś tam wciągnąć na swój sposób. O, mój kot otwiera kopalnię. I dlatego też nagrywałem, ale jednak potem już wychodziły coraz te słabsze modyfikacje, już tyle tego nagrałem, że na faktycznie już po jakimś czasie miałem już po prostu dość tego Gothica. Na co już bywa. Ale jestem taką osobą, która właśnie lubi sobie usiąść do takiej długiej serii. Ja chyba nawet jestem stworzony taki, żeby prowadzić takie dłuższe serie. No cóż, będę musiał ogarnąć sobie tutaj ekipę i może będę próbował coś ponagrywać z Gary's moda. No, czemu by nie? Czemu by nie? Dobra. A, ty się rozwaliłeś jeszcze na tego. Skurczy byka karaczana. Śmierdziela. Algis. A, ja ci ciśnę z tobą. A, szczerze to jebać. A, te łzy mnie odpychają w sumie. Dobra. Aż tutaj. Padnijże. Padnij, padnij, padnij. Dobra. Zajebiście. HP. Okej, czy ja? Dziękuję. Czyli tak w pewnym sensie udało mi się trafić coś, co jest naprawdę mocarne. Mam snipe. Deps one. Tylko niestety nóż nie jest samonaprowadzający się. Okej, okay, jestem trochę mniejszy. Czy tak na pewno? Czy ja nie mam wrażenia, że on trochę... Nie, on trochę się naprowadza! No i kolejne combo, o którym nawet nie byłem świadom. Że homing shots w małym stopniu, ale działa na mam snipe. What the fuck? Właśnie za to bardzo cenię Isaaca i pomysłowość. Przede wszystkim pomysłowość twórców, tak? Okej. Okej. Mogę wejść i sprawdzić. No właśnie dlatego. Między innymi. Sensei. I ciśniemy sobie dalej. Kurde, tylko że my na to mamy tak cholernie dużo obrażeń. Chociaż mogę z drugiej strony to przerzucać. Okej. Never mind. Arena może być spoko, więc na arenę chodźmy. Dobra. Cricket head. Nie, dużo mamony. Bardzo dużo mamony. Dobra. Okej.
Dobra. Dobra, zajebiście. To teraz sobie lecimy tutaj dalej, w prawo. Nie lubię takich pomieszczeń. Dobra. Jezu, ale ja chcę krzyku. Pierdzielone gnojstwo, co? Nie? O, tak. Chociaż to nie wiem, czy to będzie takie dobre. No to może teraz odpychać. O Jezu Chryste! Nogi mi zrętwiały! O nie! A! Ała! Ała! Ja mam problem! Mi nogi zrętwiały, nie czuję stóp! Oho. Ciężkie życie youtubera! Ała, jak ja mam rowienie! Ja pierdzielę! Nie polecam takiego stylu! Ała! Co za ból! Dobra. No mówią, że nagrywanie to łatwa sprawa. Dobra, idziemy sobie dalej. Lag up mi wpadł. To zajebiście, to teraz lecimy po prostu tylko na bossa. Aby się udało, co? Aby się udało. Dobra. Boże, jak ten mam snipe lata momentami tak dziwnie. Śmiesznie. A jak tego rozwalam na szwała, to... Co ja się przejmuję? Co ja się przejmuję? Dzięki temu trinketowi to ja będę miał tyle tych kluczy, że ja pierdzielę. Jakby mi jeszcze tutaj brakowało kluczy, tak? Okej, to teraz te gówniaki. Najcięższa sprawa. Dobra, zajebiście. Okej. Nie? O, i to idzie spoko, bo to jest kolejny damage up. Show speed up i damage up. Jezu Chryste. Ja tam mam pecha po całości. Okej, władzimy tutaj bez dwóch zdań. Co mi tutaj dacie? Tears down. Tears down, to mnie raczej tam nie rajcuje. 23 klucze. Cholera dużo. Bomby, bomby, to jest zajebista sprawa. Może nie skręcaj mi aż tak. Dobra. A w sumie mi się nie chce jakoś się kombinować. Kurde, tylko że nie ma za bardzo... Dobra, ciśniemy sobie tak. Dobra. Okej. O, że cholera. Dobra, właź w nich. Nożyku. Dobra. Dobra, jeden padł. Drugi nie padł. Ale padł. Koniec końców. Okej. 25 klucz. Teraz lecimy sobie tutaj. Okej, okay. To mi się fajnie włączyło. Spieczesz mi tutaj. I to mamy już mamę. W sumie tak nadgoniliśmy czasowo, że... Bardzo skoczy. Tylko pytanie, czy mi się uda gdzieś dalej... Jezu, nienawidzę tych pomieszczeń. Okej. Pierdzielony! Okej. Pierdzielony, co? Co jest tutaj? Tutaj zostawiamy bombę. To parts, to mnie raczej nie interesuje. To co chciałem już mam. Chcę się znaleźć. Nie? Tak. Damage upów nigdy nie za wiele. Zwłaszcza, że dostaliśmy jeszcze darmowe HP z tego tytułu. To zajebiście. Dobra, lecimy sobie dalej. Że tutaj będzie secret. Byłoby fajnie.
Nie, taki wałek. Taki. Dobra. To na górę, na górę. Czasem laskać wiśnia. Łajzak. No tego by powalczył nawet sobie. Okej. Mam tu lover, więc muszę o tym pamiętać. Oby mi jeszcze tutaj swoją drogą dużo ser zleciało, nie? Ten mam snajp jeszcze się zatrzymuje na nich przy tym samoprowadzącym się szałach. O, że się gnoju. Okej. Jestem mega ultra szybki, co? Na to też się nakłada? Okej. Ale co mi serce, to zajebiście, co się przyjmować muszę. Właśnie dlatego się opłacało. Okej. Okej, chodźmy tutaj. Dobra. Dawaj! Mor. Gnoju. Jak te mam se popitala. Okej. Okej. W sumie to już było niebezpieczne i to bardzo niebezpieczne. Okej. A, wy tutaj jesteście, to spoko. Okej. Okej. Dobra, muszę zapamiętać, że tam jest dużo serc. Dobra. Takiego mamy snajfa, to jeszcze nikt nie widział. Okej. My niestety będziemy się trochę męczyli, co? Troszkę dłużej. Będę to duszał w dziesiątkę po prostu. Naprawdę. Nie? Ej, pekak! Czyli jeszcze bardziej wyboostowane obrażenia. Jest, jakby se pograł z wykup IPK-kiem, tak po prostu. XL. No i szkoda, że tutaj jakiegoś video world nie mam, coś w sumie. Bardzo szkoda. Okej. Okej. Słyszę za pigułka. Infested. Infested. Ale zakładam, że pewnie mogę tutaj znacznie lepsze kombo mieć. Kurde, wcale nie zauważyłem. Okej. Okay. Oj, w sumie nie wiem, czy to takie dobre było. Myślę, że mam snajpy, będzie strzelał. To nie do końca, co? Addicted. Okej. Aha, ale i to tak jest samonaprowadzające, tak? Dobra. Dobra. A, że nie wiedział, gdzie się po prostu ma naprowadzić, co?
się takie małe te IPK trafił, co? Bo się rozumiem. Okej. Kolejny klucz, kolejne monety, zajebiście. No niestety. Se obrażenia se musiałem dostać. No tak pięknie być nie może. Czy to jest problem? Wow, dużo monet mi leci. Jeszcze tak będzie, że sam się dojadę. I believe I can fly. Dobra, kolejna moneta. 31 klucz. Okej. Dobra. A spróbujmy. Widzę, że się opłacało. Okej. Dobra, Mole. Niech mi się trafią nieskończone sklepy czy coś w tym stylu. Jak ja bym się... Dobra, wali się klucz. Jak ja bym się pierońsko bardzo cieszył. Czy w sumie się opłaca? Chyba nie aż tak, co? Chyba nie aż tak. Dobra, to ciśniemy sobie po prostu na dół. Tędy? Okej. Dobra. No i tak to jest z ładowaniem, co? No i ta arena już poszła w dupę. Kapitan dupa! Dobra, nie, nie umiem tego nutrzyć. Dobra. I kolejne klucze są. Dajcie żyć. Dobra, słuchata mam. A, to Dawid Rumie tutaj to już pomarzę kompletnie. W sumie teraz zdaję sobie z tego sprawę. No cóż, trudno się mówi. Okej. Okej. Dobra. A nie. Ale to jest śmieszne. Chyba popełniłem błąd życia, co? Chyba popełniłem błąd życia. Nie mam aż taki range up? Jest, mam snajp jak tak lata. Tak myślę, że Warfit są. Dobra, share. No i ja zwiedziłem dosłownie wszystko. A ja nie poszedłem tam, gdzie powinienem, tak? Żeby nie było, samej ciekawości to podniosłem, żeby zobaczyć, jak to mniej więcej by się prezentowało. O Jezu, spieprzamy. Okej. Tu. Dobra. Dobra, chodźmy tutaj. Okej. Dobra. Spieprzamy!
Okej. Okay. Teraz... To trafić, to jest problem, nie? Okej. Okay. Dobra. Dobra. O nie. Orzesz. No to same ciekawości. Ciekawość czasem nie popłaca, bo przez samą ciekawość można zginąć. To jest dosłownie tego przykładem. No cóż, przepraszam się autorze, jeżeli wyrazicie tutaj zgodę, to ja bym powtórzył ten seed, nagrałbym go jeszcze raz, ale starałbym się nie omijać żadnych devil roomów, bo jak tutaj jest napisane, to jest OP combo. W chuj OP combo, że tak pozwolę się brzydko wyrazić. Dobra, to byłoby na tyle w tym odcinku. Trzymajcie się, ludziska. Na razie.